Pamiętacie ten boks? To jest on teraz. Shiny Charizard for life. Dzień dobry, cześć i czołem, ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj, no właśnie, polejemy dalej na Shiny Pokony za sprawą tego pięknego Premium Collection Box z Kwawabelem EX i jego całą linią ewolucyjną. No co, sprawdźmy, czy będziemy mieli kozackie dropy. Ale zanim przejdziemy do openingu tego całego boxa, chciałbym serdecznie podziękować sklepowi Catchmaker za to, że dostarczy mi ten piękny box na premierę i mogę go otworzyć dla Was na naszym kanale. No co, sprawdźmy sobie, jakie dokładnie produkty znajdują się w tym całym boksie. No dobra, pierwszą rzeczą, jaką pewnie widzicie już na całym ekranie, jest piękna, ogromna karta z Shiny Kwawabelem EX, jest to ta karta Jumbo. Powrócili znowu do tych wielkich kart, tak ona się prezentuje, prawie jak moja głowa. Oprócz tego mamy cudowne trzy karty promo z Quaxing, Quaxwellem oraz Kwawabelem i ciężko mi się te nazwy wypowiada, oraz 9 boosterków, zaraz będziemy je otwierali, ale to nie wszystko, bo popatrzcie co Pokon Company pomyślało, żeby dodać. Mamy taką piękną rankę, tak jak z boksie z Charizardem oraz z Gyaradosem mieliśmy na innego Pokona, tym razem jest to magnetyczna ramka na trzy karty, więc włóżmy sobie od razu to wszystko tutaj, żeby zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Powiem wam, że ta ranka mi się mega podoba, cudownie się prezentuje i co ciekawe, każdy starter ma inny kolor, wiadomo, to jest Pokémon wodny, więc ma wodną ramkę. Fuecoco ma oczywiście ramkę ognistą, a Sprigatito ma w ramkę trawiastą. Tak się ona prezentuje, bardzo fajnie to wygląda. Co dowiedziałem się od Bartka, czyli jednego z kart ekipy, taka część, po którą musiałem iść do śmietnika, nadaje się na to, żeby sobie ten nasz boksik tutaj o postawić i ta ramka sobie ładnie stoi. Pokażę wam na tej innej kamerze. Mamy piękny stojak na naszą ramkę. Jest to dość ciekawe, bo jest to plastikowa część, która wygląda jakby była częścią pudełka, dlatego większość osób pewnie ją wyrzuciło. Ale prezentuje się pięknie i możemy teraz sobie przejść do tego, co lubią tygrysy najbardziej, czyli wszystkich boosterów z Paldean Fates. Sprawdźmy sobie, czy tym razem troszeczkę więcej szczęścia będziemy mieli. No dobra, więc tak, pierwszy boosterek z Tinkatinkiem mamy na okładce. Sprawdźmy sobie, co się będzie w nim znajdowało. Oczywiście koszulki mam przygotowane. Trzymajcie, kodzik leci dla Was. My przekładamy sobie od razu jedną kartę do przodu i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. No dobra, mamy Grass Energy. Po nim jest Pikachu, mam nadzieję, że jest jakiś spoiler, wiem, że często to mówię, ale mam nadzieję, że w końcu to mi się go trafić. Jest Fido, Haunter, Graplocked, Iono, Kilowatorel, Barboach Reverse, Toadskull Reverse, a kartą holo jest jedynie Zacu. No cóż, pierwsza paczka, nic nie poleciało, mamy kolejnego boosterka z Tinkatinkiem, czy Tinkatoffem, już nie pamiętam, jak one się nazywają, szczególnie, że tych pokonów zbytnio nie lubię, więc na nie zbytnio nie zwracam uwagi, ale zobaczmy, co kryje kolejna paczucha. Mamy tym razem Psychic Energy, Katony, Pineco, Namo, Maractus, Scrafty, Swubat, Artazon. Jest pierwszy Shiny, jest to klepki, pięknie, Haunter, a za nim Hitrotom oraz Katony, którą zrobiliśmy na początku tej paczki, jeszcze nie miałem, ale jest pierwszy dropik, bardzo mnie to cieszy. Wow, fajnie to wygląda, jest to karta, której jeszcze nie mam, więc ląduje pięknie do naszej koszuleczki i mamy pierwszy dropik na dzisiejszym odcinku. Kolejny boosterek także z Tinkatinkiem, same boostery z tym Pokémonem się trafiają, ale zobaczmy, co tym razem przydropi. Miejmy nadzieję, że będzie to coś ciekawego i będę miał się czym chwalić. Mamy Metalową Energię, Toadskull, Clobopus, Frixibax, Drenny, Oinkoloin, Clive, za nim jest Primeape, Barboach, Armarouche, a kartą jest Noivern EX. No nie, w sensie spoko, fajnie, fajna karta. Kolejny dropik, drugi z rzędu tak naprawdę. Ale czemu? Nie wiem, czy widzieliście mój ostatni odcinek, dlatego się nie cieszę, bo tam trafiłem już takie dwa. Więc jest to mój trzeci Noivern z tego dodatku. Mam ich łącznie cztery, dlaczego? No bo jeszcze był taki sam w Obsidian Flames, jeżeli się mylę, to mi poprawcie. Ale tak, tak to właśnie wyglądało. Przykładamy sobie kolejną energię, tym razem walcząca energia. Coś innego, jest Nemona, Natu, Rare Candy, Katony, Moonlit Hill, Camerupt, Atticus, Primeape, Executa kartą rare, tylko i wyłącznie Raichu, ale Raichu chyba jeszcze nie miałem, więc fajnie, bo do mojego complete setu się na pewno przyda. Kolejny Tinkatink, zobaczmy, czy Tinkatink nam przyniesie kolejne szczęście, bo chyba na razie tylko w nich mieliśmy dropy, bo był w Tinkatinku był Klefki i w Tinkatinku był Noivern EX, więc może to jest jakiś mały znak. Mamy Psychic Energy. Jest Graveyard, Fenty, Chinchou, Varum, Grablocked, Neona's Backpack, Dashbun, Lechonk, Rod's Reverse i tylko Houndstone. Dobra, sprawdźmy, co będzie krył kolejny
boosterek. Tak jest kim? Z Pikachu. Oczywiście, że to może nie maskotka naszego kanału, bo jak wiecie, maskotką jest Mudkip, ale Pikachu zbieram, dlatego chciałbym też tego Pikacza shiny wersji sobie złapać. Widziałem, że nie z Poko YouTuberów, czyli Shadow, którego serdecznie pozdrawiam, taką kartę już sobie trafił. Maractus, Gimmigol, Scraggy, Flittle, Clive, Oinkoloin, Moonlit Hill kolejny, Mime Junior, tym razem się nie pomyliłem, Lechonk i Goldingo Holo, tylko i wyłącznie Holo. Dwa boostery przed nami, zostaną Dondonzo oraz Skelerich, nie Skelerich, o Boże, jak on się nazywał? Już nie pamiętam nawet, nieważne. Lecimy sobie do tej peczuszki i mamy znowu Fighting Energy, za mnie jest Maractus, Paldean Student, Chinchou, Pineco, Clive, Whimsicott, Scrafty, jest! Jest Pafradino, kozatko w podarcie. Za nią Charmander wyrwie się pięknie i kolejny hit Rotom. Okej, okay, fajnie, fajnie, to wygląda superansko. Kolejna karta shiny, bo jak wiecie, zwyczajna Espafra EX z tego setu jest kartą nie shiny, natomiast jej wersja w full arcie shiny już jest, więc kolejny dropik shiny kart, mega mi się podoba, kozacko, ląduje sobie do koszuleczki, pięknie to wygląda. Ostatni nasz boosterek, czy on się nazywa Celerycz? Chyba Celerycz, bo Celerycz to jest Fuecoco, a to jest Celerycz, jeżeli dobrze pamiętam, poprawcie mnie w komentarzach, może się trafi w tej paczce, to będziemy od razu widzieli. Mamy Water Energy, przejdźmy sobie powolutku, ostatni boosterek jest Gimmigol, jest Lechonk, Execute, Charcadet, Nestball, grywalna karta oczywiście, Swubat, Moonlit Hill chyba w każdej partii dzisiaj był, jest kolejny szanak, Wigglytuff EX, ok, w full arcie, Rare Candy, a na końcu Anihilape Holo. No dobra, nieźle, 4 dropy na 8 boosterków, trzeba powiedzieć, że połowa z nich coś miała, z tego 3 były shiny, jeden zwyczajny, ale zaraz zrobimy mały recap i zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyglądało. Zapraszam także Was na kanały do moich złotych karpi, do których link znajdziecie oczywiście w opisie. No to co, sprawdźmy sobie, co nam dzisiaj wytropiło. Mamy Klefkiego w shiny wersji, jest Noivern EX, potem Espafra EX w full arcie oraz Wigglytuff EX. Nie są jakieś mega grywalne karty, chociaż ten Wigglytuff jest dość ciekawy, fajny. Cieszę się z Klefkiego, bo ta karta jest mi potrzebna do moich baby shiny skompletowania setu. No to co, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę na tym kanale oraz subskrypcję, żeby zawsze być na bieżąco i nigdy nie przegapić takich materiałów jak dzisiaj. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Shiny Charizard for life.